Witajcie z tej strony Skorpion. Przed Państwem kolejny odcinek z serii Darksiders Genesis. Dobra, tutaj my żeśmy sobie ostatnio już to zrobili co trzeba, bo ogólnie my musimy, przypominam, zapalić latarnie morskie, aby dostać się do mroźnej groty. Potem zapalić centralną latarnię i zapalić południową, jeszcze zachodnią latarnię. Te cele główne trzeba zrobić, poboczne to zamknąć szczelinę, przez którą by dostają się z pustki potwory. Może się uda zrobić, może nie, zobaczymy. No i kolejne poboczne, uwolnić wszystkie zamarznięte pchły w mroźnej grocie, a ich jest aż 60. Dobra, działamy dalej. Mapa. My tu byliśmy. No to pójdźmy dalej. Co jest? Nie mogę... O! Skrzynia, ale my tutaj już ją żeśmy wzięli. Tu powinny być te zamarznięte po lesie. Dobra, mamy monetę przewoźnika. Są. Uaktywnili się, dobra. Git. Rozwalimy te potworki. Trochę ich przybywa. Teraz mam taki mały laser, bo nie jest uzupełniony, nie? O, tak jak tu, teraz. No, trochę ich żeśmy rozwalili, ale to nie koniec, bo ich jeszcze trochę jest. Zostało na pewno. Można to sprawdzić. No, jeszcze 40 kilka. Gdzie by tu teraz się udać? Do góry. Coś słyszałem. Zmarzlina. Okej. Jeszcze raz przejdźmy tą drogę tutaj. Mamy znak. Czyli może być fight. Może, ale nie musi. Tam coś jest na dole. O, skrzynia. Dobra, duszę. Dawać je. Ja potrzebuję dużo dusz. Dużo, dużo, dużo. Mamy dopiero 1700 niecałe. Trochę słabo. Oberwałem. Moja wina, bo podlazłem pod beczkę. To jest ammunition. Tak ładnie się wyrażę. English is good, very good, beauty, language, tak? Przepaść. Ale zanim tam przejdziemy, jeszcze bym chciał... O! Są ci mali kolesie. Pozytywnie. Tylu ich było? Trochę mało. O, jest moneta. Ło. To nam zrobił niespodziankę. Spadamy. Laserkiem go potraktujemy. Podoba mi się ten laser. No i może nie daje wielkiego damage'a, nie zadaje. No bo wiecie, nie mamy jeszcze rdzeni powkładanych, nie? To jest ten problem. Ale spokojnie, my założymy, damy radę. Dobra, finish.
prędzej czy później te rdzenie powkładamy. O, właśnie. Jest nowy rdzeń, upadły anioł. To jest spoko. Właśnie, a propos rdzeni. No na razie nie możemy nic złożyć. Czekajcie, a moglibyśmy może ten znak trzeba zobaczyć. No nie. Serce, serce. Miecz. A jedynie stąd. No ale to i tak nam niewiele da. Bo już próbowałem to. W sumie mógłbym, no ale... Dobra. My się jeszcze, że tak powiem, pomęczymy. Nie będziemy mocni. Dopiero wtedy, jak zaczniemy zakładać konkretne rdzenie to w odpowiednie miejsca, wtedy nasz bohater, nasza postać będzie coraz bardziej potężniejsza. Czyli można powiedzieć, o, ominąłem coś. Jest. U góry. Jak się tam dostać? Chyba już wiem. Naokoło musimy przejść. Dobrze idę? Tędyk. Mroźne klify. No mówię, mógłbym tutaj tego naszego romaka używać, ale jakoś się przyzwyczaiłem i mi się nie chce. Może trwałoby to nieco krócej. Tu coś będzie, fight. Sprawdzimy to. Nie, bo już tutaj byliśmy. Ale mnie interesuje dostać się tu, gdzie ta czacha, o ile będzie można. No i potem tu i tu. Spróbujemy jakoś to sprawdzić, ogarnąć. A, nie będziemy mogli, widzicie? Już to widzę. Bo nie mamy odpowiedniej mocy. Zdolności. Więc się nie dostaniemy. Nie możemy rozwalić tych kryształów. No i jeszcze tej mocy tam, zdolności. Wyżej co jest, nie? Więc tak jak mówię. Backtracking obowiązkowy. O ile chce się po prostu pozbierać te wszystkie bajery. Jeśli się nie chce, no to można iść praktycznie ku fabule. O, widzicie, do zebrania, do zdobycia. Choć może stąd się uda. W co wątpię. Nie, to trzeba będzie stamtąd z góry polecieć. No trudno. Tu nie przejdziemy. Więc idziemy robić zadanko. I tu też się nie dostanę, widzicie? Tędyk. No, o. Nie mamy tego, co trzeba, więc lipa, lipenson, dupa blada, shit. Dobra, to my sobie przejdziemy na tą tutaj stronę, gdzie jest napis przepaść.
te rejony zrobimy. O, i tutaj jest coś, co będziemy mogli zrobić. Ale widzicie? Jest klucz, tam widziałem. I teraz tak. Jak to było? Dobra, i rzucamy. A, nie wybuchnie. Potrzeba to podpalić. To jest trochę takie stupid, ale da się to ogarnąć. Tak, tak. Aha. Chwilonia. Tu trzeba by było zrobić inaczej, stąd prawdopodobnie. Ja pamiętam, że to robiłem, tylko to jest takie trochę głupie. Musi być widoczne to, nie? Inaczej, no niestety. Jest. Ale to jeszcze nie koniec. Teraz trzeba zrobić tak. Żeby to się zapaliło i poleciało tam. Z łażeniem. No tutaj wiem, że jakoś się to dało ogarnąć. Tylko to musi po prostu załapać, nie? Nie wiem, czy to pokażę wam w tym odcinku. Niech. Albo stąd? Nie. Bo jak pójdziemy... O, to widzicie, nam to znika, nie? Chyba, że to było tak. O. Coś w tym stylu. Chwilę jeszcze na to poświęcimy. To można zrobić. Tylko trzeba się z tym trochę popitolić, nie? To jest takie, wiecie... No do ogarnięcia, nie? Ech. No bo to musi być widoczne, a on tego nie widzi. Dlatego nie zaznacza. Nie, to musi być bodajże z góry jeszcze. Gdzieś stąd. Coś podobnego. Mówię, ja trochę się z tym pomęczyłem wcześniej, ale dało to zrobić się. Próbujemy to fajnie, nie? To trudno. Czy stąd było? Aj, źle, źle, źle. Dobra, jeszcze parę chwil na to pozwolę sobie. Stąd? Nie. Nie. Czy stąd?
stąd to było. Aj, znowu spadłem. Wiem, że jakoś tutaj to robiłem. Jest trochę głupie, nie? Niby trzeba pomyśleć, ale tak naprawdę znowu. Dobra, daruję sobie to teraz, nie tracę na to czasu. Róbmy to, co do nas należy, czyli... I tu mamy przepaść, czyli po prostu ciągniemy fabułę do przodu, tyle ile się da. Dobra, jednego zabiliśmy, drugiego. A. No i tu potrzeba nam zdolność, widzicie? Kolejna. Przeskoczył ziomuś, jak on to zrobił. To mnie zaskoczył. Ale dostałem. Dobra, finisz ładny. Chciałem rdzenie dostać, no ale dobra. Może być i to. No i tutaj trzeba się dostać, ale nie ma możliwości teraz, bo to są tak zwane portale, teleporty. Oj, tam. No, początek gry, no. Początek planszy. Musimy zdobyć to wszystko wtedy dopiero. O, jest skrzynia. Weźmy ją. Co jest w środku. No i mamy tutaj, widzicie, modlących się kurdupli. Chodźcie tu. Rzucił jakąś bombą we mnie. Zgładzę cię za to. Pięknie, jest rdzeń. Dobra. Zadanie mamy jedno kompletne. Ukończmy. I dodajmy sobie nagrodę. Monetę przewoźnika aż 3. Albo tylko. Super. Zależy. Jest skrzynia. Trzeba pokonać wiedźm. Pilnują. No dobra, no to pokonamy. To jest głupie, bo one rzucają czary, jak mówiłem. Mają magię, moc. Tam coś jest. O! Jeszcze mnie zabije jedna z drugą wiedźmą. Shit. No i zabiły, bo tu jest, widzicie, głupie, że gdzieś coś zahacza. No i... I wtedy lipa, można zginąć. Ładnie mnie zepchnęła. Dokładnie, gin. Co, zacięła się tu ta wiedźma i nie zrobię zadania? Nie. Patrzmy, co jest w skrzyni. Pięknie, ogniste piętno. Chodząca zbrojownia, 1 na 5, tak? I tutaj mamy kolejną jakby broń, moc.
ale dla wojny. Udoskonalenie takie jest. Spoko. Wolałbym dla waśni, no ale... Nie można mieć wszystkiego. Czekaj, to już tutaj byłem. Teraz tam musimy iść. Nie po tej stronie. Tu jest jeszcze skrzynia, widzicie? Ukryta. Sprytnie to było zrobione. Ale nie możemy wziąć. Ale tam się nie dostanę, bynajmniej teraz. Bo nie mam żadnej tej zdolności, tak? Musimy na razie działać w takiej formie, jakiej obecnie jesteśmy. Jeśli miałbym coś powiedzieć o piekle, to że jest wielkie. To kolejny powód, by się śpieszyć. Gdy będziemy szukać Lucyfera, on przekona innych do współpracy. Stary, biedny Lucek ma z radą na pieńku. Nie zazdroszczę mu. No, a nie ja. Fajne imię mu dali, Lucek. Zdradził równowagę. Nawet nie wiemy, co takiego zrobił. To, co robimy, jest sprawiedliwe. Dlaczego we wszystko wątpisz? Sam powinieneś od czasu do czasu coś zakwestionować. Przestać odgrywać dobrego żołnierzyka. Chociaż pewnie łatwiej robić to, co robimy, nie znając powodów. Bracie, dla własnego dobra powinieneś zamilknąć. Zagroził mu? Nieładnie. I tutaj znowu będą te małe potworki. Tylko trzeba ich ubić jak najwięcej. Dobra, wzięliśmy rdzeń. Aby do levelu. Trzeba zebrać trochę energii. Teraz się pojawią kolejne. I jeszcze 30. Czyli połowa. Do zrobienia. No, tam też się nie przedostaniemy. A, ale można to zapalić, więc może jest szansa. Filunia, tak. Tak. Dobra, i teraz przydałoby się je wszystkie chyba. Nie, nie. Jakoś tutaj to było. Coś kojarzę. Że trzeba było wziąć... Nie, tu gdzie to jest? Pamiętam to, to takie trochę stupid. Trzeba było tak dylać na czas z bombą. Jedną, drugą, żeby uruchomić to. O, są te przeciwnicy. A to jest głupie. Oni znowu walą tymi dzidami. Trzeba omijać te ich strzały z dzidy. Dobra, jeden załatwiony. I drugi, pięknie. Nie lękamy się niczego. No no, pewnie. Też tak mogę powiedzieć. Teraz robimy tak. To sobie... Super. Jeszcze jeden i to koksik.
Jest. Pozostał. Gdzie on jest? Nie no, nie bądź frajer, tylko chodź tu. Tak cię zabiję. Pieniż. Ładnie oberwał. Aż poleciał gdzieś tam, prawie w kosmos. Dobra, teraz tak. Tu zaznaczamy tu. Muszą być wszystkie zapalone. Po kolei. Teraz wam powiem dlaczego. No już mówiłem, że tam będzie się dostać. Ale tu chodziło to głównie. Jeszcze jedna. I kolejną mamy zapaloną. Super. I skoro mamy już jedną zapaloną, to myślę, że w tym miejscu odcinek możemy sobie zakończyć. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!